takiego jak Festiwal Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. I że warto tam wystartować, osiągnie śpiewać. No i zgłosiłem swoją propozycję, tylko że wyszło mi, a to był już rok 80, marzec. I wyszło mi, że interpretacja, to jest festiwal aktorskiej interpretacji piosenki, że no, nie ma sensu śpiewać kolejny raz jakiejś piosenki z kabaretu Starszych Panów, której zawsze będę gorszy od Michnikowskiego, czy Dziewońskiego, czy pani Ireny Kwiatkowskiej, tylko wezmę, a jeszcze buzowało we mnie strasznie politycznie, bo to tak, człowiek był taki taka niezgoda na to, co się dzieje. W całym kraju zresztą już buzowało, bo za chwilę był sierpień. I postanowiłem, że zaśpiewam piosenkę, która jest takim hymnem socjalistycznym, pod tytułem Ukochany kraj. Tylko że zinterpretuję to zupełnie inaczej. No skoro to jest konkurs interpretacji piosenki, to ja tak zinterpretuję, że ten Ukochany kraj będzie trochę inny niż tym z cenzury się wydaje. No i rzeczywiście tak się stało. Nie będę tu Państwu śpiewał, ale... Nie, ja mogę. Problem polega na tym, że Państwo znacie tamtą interpretację. Właśnie chodzi o ten Pana interpretację. Ja sobie, ale to... Jedną zwrotkę. Tego się nie da tak... To był taki kolaż muzyczny. Polegający na tym, że zaczynałem od własnego tekstu dopisanego do tej pieśni, a cappella, i potem a cappella zaczynałem śpiewać. To brzmiało mniej więcej tak. Pamiętam, że stałem w czarnym sweterku, czarnych spodniach, chłopczyk przy mikrofonie i zaczynałem. Dlaczego ludzie się nie uśmiechają? Dlaczego patrzą w dal bezsilnym wzrokiem? Dlaczego chodzi ich dużo, wciąż ich jakoś mało? Dlaczego już nie idą wszyscy równym krokiem? Dlaczego nie chce ci się iść do pracy? Dlaczego nikt nie robi tak, jak chce? Dlaczego nie chce ci się iść na spacer? A ciągle śpiewasz. Ciągle śpiewasz, że wszystko tobie, ukochana ziemio. Nasze myśli wciąż przy tobie są. Tobie lotnik tryumf nad przestrzenią. A robotnik daje dwoje rąk. Ty przez serca nam jak Wisła płyniesz. Brzmi jak rozkaz twój potężny głos. Murarz, żołnierz, cieśla z dół inżynier. Wykuwamy swój szczęśliwy los. Ukochany kraj, umiłowany kraj, ukochany wioski miasta. Ukochany kraj, umiłowany kraj, nasza droga i coś słońce i... A właśnie, już gwiazdy nie zaśpiewałem. Przerwa, tak? Nie, ja przerwałem. Bo w tym momencie i w tym momencie wchodził Polonez Ognińskiego, dalej interpretacja była, dlaczego ludzie się już niechają? Dlaczego patrzą dalej bezsilnym wzrokiem? Dlaczego chodzi dużo wciąż jakąś mała, jak zagłuszanie w wolnej Europie. Takie, że nie wolno ci tego mówić, nie wolno ci tego. No i końcówka była taka, że dlaczego nie chce ci się iść na spacer? Dlaczego krzyczysz? No już, uspokój się. No. I pamiętam, dyrektor mi bardzo odradzał, żebym to śpiewał. Szok był na widowni taki, że skończyłem. Była kompletna cisza.
nie ukłoniłem się, tylko odwróciłem się od mikrofonu i wolno zszedłem za kulisy, była kompletna cisza. Nic. I stałem za kulisami, to dla mnie to trwało wieki, to było kilka sekund. I mówię, wsadzą mnie. Bo po prostu była taka konsternacja kompletna. A potem był taki ryk widowni. To było coś nieprawdopodobnego. Ludzie płakali, krzyczeli, rzucali jakimiś ubraniami. No i wygrałem ten festiwal piosenki aktorskiej wtedy. Chociaż o tej piosence nic nie powiedziano. Nie było żadnej wzmianki w prasie ani w telewizji. Pokazali moją drugą piosenkę, którą też tam śpiewałem. Dla kontrastu śpiewałem taką kabaretową piosenkę o facecie, który się zakochał w zegarynce telefonicznej.